Jest początek XIV wieku. Biskup Ludeko podejmuje decyzję o budowie kościoła katedralnego w Marienwerder, dzisiejszym Kwidzynie. Kwidzyn jest wówczas siedzibą i stolicą biskupstwa pomezańskiego. Musi więc mieć reprezentacyjny kościół, który będzie świadectwem możności i potęgi biskupstwa. Spełni funkcje sakralne, a także służył będzie jako miejsce pochówku osób zasłużonych. W pierwszym znanym dokumencie dotyczącym katedry, w dokumencie biskupa Bertolda z 1342 roku, został szczególny nacisk położony właśnie w tym dokumencie na funkcje grzebalne katedry. Od momentu ukończenia pierwszej części katedry kwidzyńskiej, prezbiterium, mija 17 lat. W oddalonej od Kwidzyna około 40 km wsi Montowy Wielkie przychodzi na świat siódme z kolei dziecko Agaty i Wilhelma. Dziewczynka otrzymuje imię Dorota, imię patronki dnia, w którym zostaje ochrzczona. Był to czerwiec 1999 roku. W pielgrzymce papieskiej uczestniczył obecny papież Benedykt XVI, wtedy kardynał Ratzinger. I kardynał Ratzinger odłączył się od papieskiego konduktu, odwiedził Kwidzyn, odwiedził katedrę, rozmawiał z przewodnikiem po katedrze. Przede wszystkim rozmawiał i pytał o błogosławioną Dorotę. Początek XVI wieku. Na polecenie biskupa Hioba von Dobeneka w katedrze kwidzyńskiej na górnym poziomie prezbiterium wykonany zostaje fresk przedstawiający trzech wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Według niektórych archeologów tego typu freskami oznaczano miejsca spoczynku przedstawionych na nich osób. Na fresku znaleźli się w kolejności sprawowania urzędu Werner von Orseln, Ludolf König i Henryk von Plauen. Każdy z nich umarł w dosyć dziwnych okolicznościach. Stare dokumenty i zapiski, informacje, które setki lat czekały na swoje ujawnienie, zebrane razem i zanalizowane, złożyły historię o wierze, zdradzie, morderstwie. Historie, których bohaterów za życia praktycznie nic ze sobą nie łączyło, a których pośmiertne losy skrzyżowały się w kwidzyńskiej katedrze. Skrzyżowały się, by przez następne 600 lat pozostać tajemnicą. Dziecko sześcioletnie została poparzona niechcący przez służącą, oblana wrzątkiem. Ten moment w życiu dziewczynki miał być według źródeł momentem przełomowym. W wielkim cierpieniu, które przeżywało poparzone dziecko, odwiedzić miał je sam Jezus. Jego głos usłyszała dziewczynka. Głos, który powiedział jej, iż odtąd stanie się innym człowiekiem. Ten moment zaważył na całym jej życiu. Pamiętała później, podczas całego tego życia, ten głos. Podczas owego zdarzenia Dorota miała otrzymać dar ukrytych stygmatów. Od tego dnia miejsca na jej ciele, odpowiadające ranom zadanym Chrystusowi podczas ukrzyżowania, były przyczyną ogromnych cierpień. Cierpień, które dla postronnych osób wydawały się nie mieć żadnej przyczyny. Na ciele Doroty nie pojawiały się bowiem żadne wizualne objawy mąk, jakich doświadczała. Dorota, odczuwając swoimi zmysłami mękę krzyżowanego Jezusa, równocześnie miała z Nim kontakt. Według zapisków dotyczących jej życia, postać Jezusa na krzyżu wielokrotnie ukazywała się jej w wizjach. I
Jest rok 1324. Kapituła Generalna Zakonu Krzyżackiego wybiera na wielkiego mistrza zakonu Wernera von Orselna. Nikt ze zgromadzonych nie przypuszcza wówczas, że rządy nowo wybranego mistrza trwać będą zaledwie 6 lat i zakończą się tragicznie. 18 listopada 1330 roku Werner von Orseln udaje się na nieszpory. Kiedy wychodzi z kaplicy, w której odprawione zostało nabożeństwo, zostaje zaatakowany przez jednego z braci zakonnych, Jana von Endorf. Von Orseln jest zaskoczony. Nim zdąży zareagować, zabójca wymierzy mu kilka śmiertelnych ciosów nożem. Następnie, upewniwszy się, czy wielki mistrz rzeczywiście nie żyje, rzuci się do ucieczki. W ciągu niemalże 700 lat swojego istnienia kwidzyńska katedra przeżywała różne koleje losu. Pożar w 1478 roku, renowacje w 1686 i dewastacje w epoce napoleońskiej, kiedy to w kościele umieszczono magazyn paszy dla cesarskich pułków jazdy. Nie wiadomo, czy przyczyną było któreś z tych wydarzeń, czy też jakieś inne, o którym karty historii milczą. W każdym razie faktem jest, że do października 2006 roku nikt nie wiedział, co stało się z podziemiami o charakterze grzebalnym, które według skąpych przekazów istniały kiedyś w katedrze. Dziś wokół tych spraw narosło całkiem sporo legend. Niektórzy twierdzą, że mogły tam być dosyć duże podziemia o znacznej kubaturze. Według innych hipotez mówi się o niewielkich kryptach grzebalnych, dosłownie komorach grobowych. Uwzględniając możliwość chowania w średniowieczu zasłużonych osób dla danego biskupstwa czy dla danego miasta, nie ulega dla mnie wątpliwości, że całe dawne prezbiterium, czyli pierwsza katedra, jest usłana grobami. Nie jest też wykluczone, że gdzieś jest obecnie zasypane, niedostępne, które nie jesteśmy w stanie odtworzyć, wejście w ogóle do krypt, gdzie na przykład przy murach mogły być ustawione jedna przy drugiej. W czerwcu, a następnie w październiku 2006 roku na terenie katedry przeprowadzone zostały pierwsze bezinwazyjne badania mające na celu wstępne ustalenie, czy w obrębie kościoła zachowały się jakieś struktury podziemne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystano georadary, urządzenia pozwalające na analogiczne do medycznego, lecz przeprowadzone za pomocą fal elektromagnetycznych, prześwietlenie badanego ośrodka i określenie jego struktury. Był to pierwszy krok do odkrycia tajemnic katedry w Kwidzynie. Wizje Doroty stają się coraz częstsze. Dziewczyna coraz bardziej oddaje się wierze. Chciała swoje życie spędzić w klasztorze, w oderwaniu od świata zewnętrznego, w zamknięciu, w oddaniu się Chrystusowi i całkowitej miłości do Niego. Stało się inaczej. W wieku zaledwie 16 lat Dorota zostaje wydana za mąż za starszego od niej o 20 lat Wojciecha, gdańskiego płatnerza. Po ślubie przenosi się na stałe do Gdańska i zamieszkuje w kamienicy męża. Oczywiście, tak jak każda kobieta, która jest zakochana, nie wyobraża sobie małżeństwa w tym czasie z innym mężczyzną niż tym, którego kocha. Tak samo i Dorota była zakochana przede wszystkim w Chrystusie. Nie szukała miłości mężczyzny, nie szukała miłości łączącej małżeństwo. Ale jednocześnie ona traktowała posłuszeństwo jako wielką wartość, posłuszeństwo swoim rodzicom. Mąż Doroty posiadał świetnie prosperujący warsztat, lubił wystawne życie i starał się utrzymywać wysoką pozycję w gdańskim patrycjacie. Często nadużywał alkoholu, miał przy tym temperament władczy i bardzo gwałtowny.
Tymczasem Dorota nie rezygnuje ze spotkań z Bogiem. Codziennie odwiedza kościół Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, każdą wolną chwilę spędzając na modlitwie i odprawianiu pokuty. Majątek męża regularnie rozdaje ubogim i potrzebującym. Wojciech nie jest w stanie zrozumieć żony. Jej częste modlitwy uważa za objaw lenistwa. Widzi tylko jedną metodę, żeby skłonić Dorotę do zmiany zachowań. Przemoc. Regularnie katuje swoją żonę, zapewne mając nadzieję, że stanie się ona bardziej normalna, bardziej przystająca do jego świata. Dorota przyjmuje cierpienia ze spokojem. Zabójcy von Orselna nie udaje się uciec. Zostaje pojmany praktycznie natychmiast, zanim ktokolwiek zabrał ciepłe jeszcze ciało wielkiego mistrza ze schodów, na których dokonało się morderstwo. W Malborku rozpoczynają się przygotowania do pogrzebu, który ma jednak odbyć się w zupełnie innym miejscu. Wielki mistrz został pochowany w Kwidzynie. Dlaczego nie w Malborku? Można domyślać się, że chodziło tutaj o atmosferę w samym Malborku, o wzburzenie w konwencie, o pewną taką może obawę przed jakimiś wydarzeniami. Zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że możliwe, że było to morderstwo polityczne, że była tu jakaś opozycja, to taki pogrzeb wielkiego mistrza mógł stać się pretekstem do jakichś tam zamieszek wewnętrznych. Sądzę, że krzyżacy chcieli dmuchać na zimne i po prostu tego mistrza z Malborka póki co szybko wywieźli. Wernera von Orsena przewieziono, właściwie jego ciało oczywiście, przewieziono do katedry w Kwidzyniu, gdzie złożono go w 1330 roku w krypcie. Badania georadarowe przeprowadzone na terenie prezbiterium wykazały istnienie pod posadzką na głębokości około 2,5 metra zaburzeń struktury podziemnej. Wskazanie georadaru było na tyle obiecujące, że kierujący badaniami w katedrze kwidzyńskiej archeolog dr Antoni Pawłowski zdecydował o założeniu w tym miejscu wykopu. Praca w wykopach była bardzo ciężka. Co jakiś czas zawalały nam się profile wykopu, no to trzeba było dodatkową ilość ziemi wyrzucić, a wiadomo, czasu nie mieliśmy zbyt wiele, w związku z tym musieliśmy kopać po kilkanaście godzin dziennie. W XIV wieku Europę pustoszy epidemia.